Polski za głowa. Krewi nas krew, wszystkim nam się pasienka podoba, podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyklicza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu Halbejowicza. Oj, niedobrze! Oj, niedobrze! A właściwie to czemu niedobrze, mości za głową? No bo prawdzie nie wiem, Wołodyju, ty miniaturko rycerstwa polskiego. Dzień dobry. Ale ten młot luśnia najgłośniej się wydzierał, to niech teraz gada. Melduję posłusznie i że niedobrze, bo zapomniałem, że pilne pismo ode pana hetmana otrzymałem. No to czytaj, młocie. W związku ze naszym w Unii Europejskiej członkostwem rozkazywam waszmościom w trybie pilnym normy europejskie na każdym kroku spełniać. Gorze nam! Pamiętacie, jak rok temu hetman kazał w ramach europeizacji dwa razy w miesiącu bieliznę zmieniać? Pamiętam. Jakem z tobą, Michałku, bieliznę wymienił? To mu mało kaleką nie został. Tak. Mnie znowuż Baśka w pludrach, co mnie od waszmości dostał, dopiero po dwóch dniach w lewej nogawce znalazła. Ale pięknie waś w nim wyglądałeś. Pięknie, ale przez rozporek. To ja miałem najgorzej, bo gdym się z panną Basieńką na odzież intymną pomieniał, pan Muszalski cały uróżowiony za mną chodził i na dyskotekę namawiał. No, ale trudno, rozkaz hetmański, rzecz święta. No, czytaj dalej. W równym pilnie trybie rozkazowuję żołd rycerstwu w euro wypłacać. O, masz ci los, a skąd my euro weźmiemy? A z tym problemu u nas w Polsce nie ma. Najpierw wypłacim, a o dziurę martwić będziemy się później. Oczywiście. Zawsze mówiłem, że pan Zagłowa mógłby ministrem finansów zostać. A i zdrowia, bo i na tym się nie zna. No, a co tam jeszcze? Co tam jeszcze, melduję pan hetman? Melduję posłusznie i że nade wszystko nakazowuję uczyć się języków obcych. O, to ja jestem spokojny, gdyż od małego wzrostu do języków miałem pociąg. O tak, o kiszmachen tuches bakimes, kiduches bakimes rawis, bolej będziesz mis. No i co? No, a ty, młocie, znasz jakieś obce słowa? Znam, ale tylko dwa. Schnaps und Bier. To wystarczy. No, to ja znam jeszcze Donnerwetter, Hände hoch, Arschenkissen, Fickenmachen. Wiem też, że 8 to 8, a 80 to Achtung. Tak. Pan hetman, no koniec, pisze jeszcze, że języków się nauczywszy, we zagranicznych serialach grać mamy. Odbył się już podobno pierwszy casting i panna Basieńka rolę dostała. O, a w jakimż to obrazie moje śliczności wystąpić mają? Z tego, com słyszał, to pod tytułem Z kamerą wśród zwierząt. A. Bardzo możliwe, bo sam widziałem, jak cudzoziemcy krowy filmowali. No i sam szut krasulę, potem łaciatą i w końcu Basieńkę. A którejż to krowie Basieńka na imię? Nie o krowie mówię, jeno czcigodnej małżonce twojej, pułkowniku. Oj, gorze mi, gorze. Jakoż to śmieli moje śliczności, moją zazulę krasnolisą z krową pomylić. No tak, oś, że akurat przy krowach stała i nie bardzo było wiadomo, co jest co. No, niech tam. Może przynajmniej na otarcie łez dadzą jaką siwuchę. Na otarcie łez, mój Wołodyjciu, to najlepszy jest fraucymer księżny Gryzeldy. A do onego fraucymeru od nas daleko? No, będzie ze dwa stajania. Dwa stajania. Skąd to brać? No. A nie napalajcie się, waszmościowie, zbytnio, gdyż dziewice wasze już dawno za granicę wysłane do zbierania truskawek. A co ty, młocie, wygadujesz, toż o tej porze nie ma truskawek? No to prawda i może dlatego one dziewice w strojach odblaskowych przy drogach wystają. A cóż one przy tych drogach robią? No dokładnie nie wiadomo, ale chyba utwardzają pobocze. Bieda nam.
I cóż my teraz robić będziemy? No, roboty nie zabraknie, bo w ramach europejskiej współpracy powstaną liczne firmy, jointy Venturesy i inne interesy, jako to Azja Tuchajbajowicz Company wraz ze swoimi kompany, usługi. Gwałci, pali, rabuje, sine ryby na piersiach pokazuje. O, to się najmy do gwałcenia. No, dalej grzebalnictwo trupów na poczekaniu po bitwach, egzekucjach i zabawach tanecznych. Przy większych rzeziach 20% rabatu i coś w łapę katu. Dalej. I to ja sobie założę jeszcze warsztat palowanie na żądanie. Srogi luśnia fachowo nasadza na pal, sekam i inne systema. Tak, powstanie też zakład kosmetyczny, farbowanie włosów, przedłużanie nosów, masaż zamiast wibratorkiem, małym kałmuckim potworkiem, co złapał febrę na stepie, więc się bez przerwy tełepie. A to wpadnę ufarbować sobie włosy na czerwono. No, a ja osobiście założę prywatną telewizję, wideo, stereo i dupneo. Przebóg, waszmościowie, toż my teraz potęgą będziemy, drugą Japonią. A to drugą, ta i trzecią Japonią, albo i Koreą, a może i Grecją. Tośmy prawdziwe mocarstwo, potęga. Potęga, szable w dłoń, szable w dłoń, szable w dłoń. Hej, szable w dłoń. Łuki, wiuki, a łupy wziąć nogi. Hajda na koń, hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszacie w bój. Aby Maśkę uwolnić od zwója. Pokażę swój. Spój, spój, spój. Niezwycięży raz nigdy w kraju.